Hejka, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do świata mody. No a konkretnie zajmiemy się tą modą, która teraz panuje na Instagramie, bo jak sami wiecie, te social media coraz bardziej rosną w siłę i właśnie coraz więcej modelek głównie zbiera swoich fanów przez Instagram. Dlatego stwierdziłam, że przygotuję dla Was top 5 najpopularniejszych modelek na Instagramie. Piąte miejsce w tym zestawieniu zajmuje Bella Hadid, która ma na swoim profilu na Instagramie prawie 40 milionów obserwujących. Przynajmniej na teraz. Bella Hadid to obecnie jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Jej styl inspiruje tysiące kobiet, a życie prywatne skupia niesłabnące zainteresowanie mediów. Do tego kontrowersje również wzbudzają, zwłaszcza jej rzekome operacje plastyczne oraz odważne zdjęcia, które publikuje właśnie na swoim profilu instagramowym. Bella Hadid urodziła się w 1996 roku w Waszyngtonie jako córka już byłej modelki i sprzedawcy nieruchomości. Jej matka pochodzi z Holandii, a ojciec jest Palestyńczykiem. Izabella, bo tak brzmi pełna wersja jej imienia, ma czwórkę rodzeństwa, ale z pewnością znacie przede wszystkim jej starszą siostrę Gigi, która również jest bardzo dobrze znana w świecie modelingu. No i często dziewczyny gdzieś ze sobą współpracują, możemy je zobaczyć we wspólnych kampaniach, reklamach, także na pewno Gigi Hadid też nie jest Wam obca. Jako dziecko Bella mieszkała na ranczu w Santa Barbara, a później jej rodzina dopiero przeniosła się do Malibu. Rozpoczęła ona studia fotograficzne, ale później przeprowadziła się też do Nowego Jorku, gdzie wkrótce zapisała się do agencji modelek. I gdy jej kariera w branży nabrała tempa, postanowiła przerwać naukę i w pełni poświęcić się modelingowi. Od lat w mediach pojawiają się plotki na temat operacji plastycznych, które rzekomo miała przejść modelka, aby poprawić swoją urodę. Sama zainteresowana wielokrotnie zaprzeczała tym pogłoskom, mówiąc, że nie ingeruje w naturę, ponieważ boi się zepsucia proporcji swojej twarzy, a wiadomo, w jej zawodzie jest to naprawdę bardzo ważne. To czas na miejsce czwarte. A miejsce czwarte należy do Cara Delevingne, czyli modelki, którą w tej chwili na Instagramie obserwuje no prawie 44 miliony osób, także to jest znowu potężna liczba, ale spokojnie, poczekajcie do miejsca pierwszego, tam będą dopiero kosmiczne cyfry. Sama Cara Delevingne jest twarzą kampanii beauty marki Burberry, pojawiała się również na wybiegach takich marek jak Moschino, Oscar de la Renta, Chanel, Dolce & Gabbana, Fendi, Stella McCartney czy Victoria's Secret. W 2013 roku wzięła udział w kampanii polskiej marki Reserve. Brała udział także w wielu kampaniach zagranicznych marek, takich jak H&M, Blue Marine, czy Zara, czy Chanel. Ale to nie wszystko, bo ze względu na swoją wyjątkową urodę w 2012 roku Cara Delevingne zadebiutowała również jako aktorka. Także teraz zajmuje się już nie tylko modelingiem. Miała okazję wcielić się w rolę księżniczki w filmie Anna Karenina. Z kolei jeszcze 3 lata później zagrała postać Margot Roth w filmie Papierowe miasta, za którą otrzymała swoją pierwszą nagrodę Teen Choice. Największą popularność przyniosła jej natomiast kreacja w filmie Legion Samobójców, za który również odebrała statuetkę Teen Choice. Później pojawiły się kolejne propozycje aktorskie, no i zagrała m.in. w adaptacji komiksu Valerian i Miasto Tysiąca Planet, Tulipanowa Gorączka czy Pola Londynu. Jeśli chodzi o jej życie prywatne, to też co nieco możemy się dowiedzieć, głównie z jej profilu na Instagramie, przez co wiemy, że jest uzdolniona muzycznie, gra na perkusji, śpiewa i komponuje. Ale no to nie koniec, bo jej prywatne życie naprawdę budzi mnóstwo kontrowersji i spekulacji, przede wszystkim dlatego, że Cara spotykała się przez długi czas z aktorką Michelle Rodriguez, ostatnio jeszcze z Ashley Benson, którą też możecie kojarzyć z serialów głównie młodzieżowych. Niestety i ten związek nie przetrwał próby czasu, ale możliwe, że już niedługo Cara znajdzie sobie kogoś na stałe. Czas na miejsce numer 3. Jak się na pewno domyślacie, zajmuje je Gigi Hadid, czyli starsza siostra Belli Hadid. Tutaj u dziewczyn jest lekka różnica w ilości tych obserwatorów na Instagramie, bo Gigi ma ich prawie 65 milionów, także jest różnica chyba 20 milionów tych obserwujących. Gigi jest tylko rok starsza od Belli, bo urodziła się w 1995 roku w Los Angeles.
Tak jak już Wam wspominałam, właśnie mama Gigi i Belli była też modelką. Ponadto Gigi jest spokrewniona od strony ojca jeszcze z księciem Nazaretu oraz szejkiem Galilei, także to też jest taka ciekawostka. W tej chwili Gigi już od kilku lat notowana jest w rankingach najbardziej rozpoznawalnych i najlepszych modelek na świecie. W 2016 roku została także ogłoszona modelką roku podczas Fashion Awards. Warto zauważyć, że już od dziecka współpracowała z marką Guess, była m.in. twarzą ich kolekcji dla najmłodszych. W wieku 18 lat podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt z dużą agencją, a rok później wzięła udział w kampanii okularów projektanta mody Toma Forda. W 2015 roku pojawiła się też w kalendarzu Pirelli i otrzymała tytuł modelki roku magazynu The Daily Front Row. Ponadto stała się też ambasadorką marki Maybelline. W samym tylko 2016 roku bywała na wybiegach Versace, Tommy'ego Hilfigera, Chanel, Marka Jacobsa czy Elisab. W życiu prywatnym była związana m.in. z piosenkarzem Codym Simpsonem oraz wokalistą z Wielkiej Brytanii Zayn'em Malikiem. Wspólnie wystąpili też w sesji do jednego z wydań magazynu Vogue. To czas na miejsce drugie. Któż to może być? Myślę, że jakieś macie swoje podejrzenia, także dawajcie koniecznie znać w komentarzach. I uwaga, miejsce drugie zajmuje Kendall Jenner, która na swoim profilu na Instagramie zgromadziła 156 milionów obserwujących. I to już sami widzicie, jest po prostu przepaść między Gigi Hadid, która ma 65 milionów obserwujących, a Kendall Jenner, która ma ich praktycznie o 100 milionów więcej. Także różnica jest naprawdę spora, a Kendall Jenner na pewno dobrze znacie. Jest to oczywiście amerykańska modelka i przede wszystkim celebrytka, która urodziła się w 1995 roku w Los Angeles. Karierę w modelingu rozpoczęła jeszcze w roku 2010, kiedy to razem ze swoją siostrą wzięła udział w sesji do magazynu Paper. Od tego czasu brała udział w pokazach wielu znanych marek modowych. Reklamuje również kosmetyki. Kendall ma oczywiście też przyrodnie rodzeństwo, a jest to konkretnie Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, a także Khloe Kardashian oraz Robert Kardashian Jr. Jeśli chodzi o związki, to Kendall była łączona już z wieloma osobami. Jej pierwszym chłopakiem był Ryan Nassib, następnie spotykała się z Julianem Brooksem. Jej najsłynniejszy związek był z Harrym Stylesem z zespołu One Direction. Trwał on przez około 3 lata, a para na zmianę zrywała i wracała do siebie, także był to dość burzliwy okres. W końcu w roku 2016 nastąpiło ostateczne rozstanie, a Kendall Jenner związała się z Jordanem Clarksonem. Swoją karierę rozpoczęła w wieku 14 lat, ale to w 2014 roku nastąpił przełom i od tego czasu jej notowania stale rosną. Oprócz brania udziału w licznych kampaniach marek modowych i pojawiania się na wybiegach znanych marek, Kendall może pochwalić się obecnością na licznych okładkach. Wszystkie te liczne sukcesy wiążą się również z jej statusem finansowym, bo zarabia naprawdę znakomicie. Już w 2015 roku trafiła na 16 miejsce listy najlepiej zarabiających modelek świata przygotowanych przez magazyn Forbes. I nadszedł wreszcie ten moment, kiedy mogę Wam już powiedzieć, kto zajmuje pierwsze miejsce na tej top liście. A jest to oczywiście Kylie Jenner. Jest ona zdecydowanie najpopularniejszą modelką na Instagramie, bo zgromadziła na swoim profilu aż 222 miliony fanów. Kylie ma oczywiście starszą siostrę Kendall, o której przed chwilą Wam opowiadałam, także obie siostry zdecydowanie przejęły teraz modeling i to one stanowią tą ścisłą czołówkę, jeśli chodzi o modelki na Instagramie. Ale no nie tylko. Dodatkowo Kylie prowadzi jeszcze swoją własną firmę kosmetyczną, Kylie Cosmetics. A w lutym 2018 roku została mamą, bo urodziła córkę Stormy Webster. Status milionerki gwiazda zawdzięcza firmie Kylie Cosmetics. Założyła ten swój biznes jako 17-latka, a w ciągu 3 lat dorobiła się około 900 milionów dolarów. Co więcej, ma ona 100% udziałów we własnej firmie, zatrudnia tylko 12 osób, w tym swoją mamę, a wiele zadań zleca podwykonawcom. Jej główne produkty to przede wszystkim pomadki, gdzie uwaga, pierwsze 15 tysięcy zestawów sprzedało się w ciągu 60 sekund, a pod szyldem Kylie Cosmetics sprzedawane są również palety cieni, bronzery,
róże oraz akcesoria kosmetyczne. Jak wiadomo, Kylie bardzo się udziela na Instagramie. No nie bez powodu, śledzi ją tam ponad 200 milionów osób. Celebrytka publikuje tam zdjęcia ze swojego życia codziennego, ale i promuje swoją markę Kylie Cosmetics. Dociera tym samym do milionów potencjalnych klientów. To jedna z największych światowych influencerek. No nie oszukujmy się, że Kylie była wychowywana w rodzinie, która wie, jak przekuć popularność w złoto. I tym sposobem Kylie też każdy swój krok ma przemyślany, żeby zapewnić sobie dobrobyt. Dziennikarze z magazynu ekonomicznego Forbes szacują, że 20-latka zostanie najmłodszą miliarderką w historii, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Marka Zuckerberga, który miliarderem stał się w wieku 23 lat. I jak, moi drodzy, jak Wam się podoba dzisiejsza top piątka, dzisiejsza top lista najpopularniejszych modelek Instagrama? Dawajcie znać w komentarzu, czy kogoś tu brakuje, czy spodziewaliście się w ogóle takiej top piątki, mieliście jakieś swoje typy. Dawajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli Wam się podobało i do zobaczenia. Cześć!